ważna deklaracja. Chciałbym, skoro już tak produkuje się z tym manifestem literacko-politycznym, jak widać, chciałbym powiedzieć, że ten sposób myślenia tutaj przedstawiony, nawet jeżeli słychać, że mnie trochę denerwuje, to jako polonista, z którego taką tożsamość zawodową, którego sprawność zawodową wyznaczyła między innymi w swoim czasie lektura tekstów Michela Foucault, Louisa Althussera, Solersa, najwcześniejszych tłumaczonych na język polski tekstów Derrida, to ja doceniam, że to jest sposób myślenia spójny. To znaczy, nie można, jak mi się wydaje, odepchnąć go twierdzeniem nie podoba mi się. Bo jest to na tyle spójna myśl i rzetelnie osadzona w tradycji humanistyki XX wieku, w rozwoju humanistyki XX wieku, że reagowanie na to stwierdzeniem nie podoba mi się przypomina trochę niestety sytuację, w której ktoś by reagował na okrzykiem nie podoba mi się na przedstawienie mu, ja wiem, na rachunku różniczkowego. No, możecie człowieku nie podobać, tylko to tak jest. Tak. W związku z tym zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób można odepchnąć ten sposób myślenia jakoś inaczej, jakoś jednak na gruncie pewnej debaty, pewnego rozumowania. Zacząć może warto od tego, że ten sposób myślenia, jakkolwiek spójny i przyzwoicie osadzony w humanistyce XX-wiecznej, ciągnie ze sobą dwa nieprzyjemne następstwa. Jedno następstwo oddaje moim zdaniem dość dobrze anegdota pochodząca z życia teatralnego, ale, a nie literackiego, ale życie teatralne wydaje mi się zdominowane przez bardzo podobny sposób myślenia w tej chwili, a zarazem z pewnych powodów, o których może przy okazji późniejszej rozmowy będzie okazja powiedzieć, teatr, powiedziałbym, skuteczność selekcyjna recenzentów teatralnych nie jest tak ogromna jak w przypadku życia literackiego. To znaczy łatwiej dobrać, łatwiej znaleźć spektakl teatralny, który nie spełnia dezyderatów krytyki teatralnej, tak rozumianej jak powyżej, wychodzącej, przedstawionych wyżej założeń, niż znaleźć książkę, która nie spełnia dezyderatów analogicznych krytyki literackiej. Otóż kilka tygodni temu na deskach Teatru Polskiego w Warszawie przedstawiono spektakl pod tytułem Polacy. To był spektakl, to jest spektakl, którego twórcy wyobrazili sobie, co by wynikło ze spotkania Witolda Gombrowicza z księdzem prymasem Wyszyńskim. W takiej bardzo atrakcyjnie wymyślonej scenografii zderzono zatem dwie postaci. Jeden aktor wygłasza kwestie wybrane z zapisków więziennych księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, a drugi rezonuje, odpowiada mu cytatami z dziennika Witolda Gombrowicza. Robi się w ten sposób niezwykle, moim zdaniem, atrakcyjna rozmowa o dwóch kompletnie odmiennych, ale bardzo interesujących sposobach myślenia o polskości. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po premierze tego spektaklu na łamach pewnej wpływowej Gazety Codziennej ukazała się recenzja, która przeciwstawiała temu spektaklowi inny spektakl, też Teatru Polskiego, tylko z Wrocławia. Autorka tej recenzji ten spektakl w Teatrze Polskim w Warszawie pod tytułem Polacy określała za probatą i to bardzo charakterystyczna obelga, że tu się operuje metafizycznym rozumieniem ojczyzny. Natomiast twórcy spektaklu z Wrocławia, Paweł Demirski i Monika Strzemka, i tu jest cytat, zajęli się sprawą biurokratycznych absurdów, z jakimi zetknęli się działacze pierwszego gejowskiego fanklubu Polskiej Reprezentacji Narodowej w piłce nożnej. I tamten spektakl był dobry, ponieważ nie był metafizyczny. Otóż, żeby znów stąpam po grząskim gruncie, ta wypowiedź, która teraz nastąpi, nie jest wypowiedzią polityczną, tylko czysto estetyczną. Ja rozumiem, jestem gotów, gdybym miał parę godzin, to bym Państwu to oczywiście zaprezentował, ale tego nie zrobię dzisiaj, zilustrowałbym za pomocą odpowiednich cytatów z recenzji tezę następującą, która bardzo wyraźnie widać w tym środowisku recenzentów, recenzentów się pojawiła. Mianowicie warunkiem poważnej wypowiedzi artystycznej o Polsce jest to, żeby występowali tam geje, bądź lesbijki, bądź posponowana i traktowana okrutnie przez mężczyznę heteroseksualna kobieta, ewentualnie zabijane zwierzę. Przypis, proszę sprawdzić, polecam, to są bardzo dobre spektakle, z Wałbrzycha,
pod tytułem Olga Tokarczuk z Wałbrzycha podczas warszawskich spotkań teatralnych. Inscenizacja powieści Olgi Tokarczuk Prowadzi swój pług przez kości umarłych. Dokładnie o tym, co powiesz, tylko bez poczucia humoru. W związku z tym to, co u Tokarczuk jest pewnym paradoksem intelektualnym, tam zamienia się wyzwanie, żeby mordować myśliwych. Proszę Państwa, i tu, tak, ponieważ naprawdę stąpam po wniosku Gruncinek, chciałbym, żeby było to jasne. Na ile kontroluje swoje relacje międzyludzkie, nie dyskryminuje gejów, nie dyskryminuje lesbijek, nie bije kobiet. No, nie jestem wegetarianinem, ale naprawdę żywię się mięsem z głęboką ambiwalencją, tak bym powiedział. A pewnego rodzaju potrawy, których przygotowanie wymaga zadania zwierzęciu cierpienia, nie są w moim jakospisie, nie tylko z powodu finansowych, nie tknąłem do tej pory i nie zamierzam tknąć foie gras, bo jeśli Państwo wiecie, jak wygląda hodowanie gęsi na foie gras, to no ja w każdym razie dziękuję. To jest jedno następstwo. Drugie, groźniejsze następstwo tego sposobu myślenia jest takie oto, że zniknęła moim zdaniem możliwość zadania pytania o stosunek człowieka jako jednostki do doniosłych kwestii egzystencjalnych. To znaczy, jeśli autor książki zapyta o śmierć, recenzent orzeknie, że to pytanie jest eskapizmem, chyba że ta książka jest głosem na rzecz legalizacji eutanazji. Jeżeli autor napisze książkę o roztargach religijnych, to recenzent napisze, że nikogo to już nic nie obchodzi. To jest cytat z pewnej recenzji konkretnej. Chyba że mowa o opresji, jaką wytwarza na biednych wiernych Kościół katolicki. Jeżeli autor napisze o nieskończonej goryczy miłości, to jest cytat z Cortazara, z pewnością zostanie rozszyfrowany przez recenzenta jako zwolennik patriarchatu. Jeśli napisze o przemianie, to zostanie rozszyfrowany jako osobnik, który nie rozwiązał problemu właściwie dla każdego dojrzewania. Ja się tylko chciałem w takim razie zapytać, czy takie zjawiska jak śmierć, czy religijne, czy to nie są zjawiska społeczne po prostu? Czy jakby tego nie można też wrzucić do tego worka razem z gejami, lesbijkami i bitymi heteroseksualnymi kobietami? To pytanie jest moim zdaniem tyleż uzasadnione, co dość niebezpieczne w tym punkcie naszego spotkania, ponieważ istnieje ryzyko, że tutaj zaczniemy spierać się o granice pojęć. Bo oczywiście fakt śmierci jest faktem społecznym, natomiast jednak pytanie, które stawia bohater książki, który się mierzy ze śmiercią, jest pytaniem, które się rozgrywa w płaszczyźnie egzystencji, a nie w płaszczyźnie rzeczy społecznej. Jeżeli się oczywiście zdefiniuje człowieka jako istotę społeczną, łatwo dojść do wniosku, że w ogóle wszystko, co dotyka człowieka, ma pewien wymiar społeczny. Nie chodzi natomiast o to, i to starałem się w tej serii przykładów wyostrzonych pokazać, że oczekuje się od współczesnej literatury, że ona będzie załatwiała konkretne problemy społeczne, czy zgoła społeczno-polityczne. Natomiast, że jej refleksja, która dotyka człowieka jako człowieka, człowieka w swoim samotnym zderzeniu z jego własnym losem, jest traktowana jako nieistotna w gruncie rzeczy. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem. Ja mam w takim razie takie doprecyzowujące pytanie. Czy czytelnik, oczywiście mówi Pan o takim przykładzie utworu o śmierci, który mówi o niej na płaszczyźnie takiej egzystencjonalnej, ale czy czytelnik jest w ogóle w stanie, odbierając tego typu treść, odbierać ją właśnie na tej płaszczyźnie egzystencjonalnej, czy nie przekłada jej w pewien sposób automatycznie przez pewien pryzmat na płaszczyznę społeczną? Jeśli Państwo pozwolą, wrócimy do tej kwestii, kiedy ja skończę, bo mam wrażenie, że to pytanie jest trochę przedwczesne. Ja zamierzam, jeśli czas mi pozwoli, ja mam nadzieję, że tak, doprowadzić Państwa do takiego sposobu myślenia, nie wiem, czy Państwo będziecie chcieli tam zostać, który pokazuje, na jakiej zasadzie odsłania się jakaś perspektywa, odsłania się jakiś wymiar, który nawet jeśli jest przepuszczony przez to, czego nabyliśmy w trakcie socjalizacji, to odwołuje się do czegoś innego niż relacje społeczne w dziecięcym. Dobrze? Mam tutaj na podorędziu pewien cytat, i to cytat, co było właśnie
no tak przewrotnie ze Stanisława Brzozowskiego, czyli to taki jednak twardy kanon polskiej myśli lewicowej, no tyle ze sprzed 100 lat, jest to porządny myśliciel, który pokazuje, o co mi chodzi. Brzozowski mianowicie, będąc myślicielem marksizującym niewątpliwie, był wyraźnie w pewnej chwili zirytowany dogmatyzacją polskiego marksizmu. I w związku z marksizmem w szkicu Drogi i zadania nowoczesnej filozofii, wydane jak to zostało w Kulturze i Życie, deklaruje taką oto wątpliwość w polemice ona akurat 100 lat temu z marksistami. Mówi się na przykład, każdy systemat filozoficzny jest odbiciem danej struktury społeczno-ekonomicznej i analiza zawsze jest w stanie wykazać poza pozornie logiczną budową pojęć utajoną grę interesów. Czyli tekst nie odnosi się do prawdy, tylko właśnie do gry, do stosunków sił, tak? I dalej Brzozowski. Innymi słowy, dopóki istnieją przeciwieństwa klasowe, póty ich gra i walka wytwarza systematy filozoficzne, konwencje moralne, twórczość artystyczną. Gdy jednak zniknie działanie tego czynnika, wszystko to ustanie. Nie wiem, czy to widać teraz, na czym polega to przeciwstawienie, które próbuję dotknąć. Proszę Państwa, zastanawiając się nad tym wszystkim jako czytelnik, zastanawiając się nad tym, dlaczego w takim razie, skoro do pewnego stopnia to rozumowanie określone tu nieporządnie jako lewicowe, trafia mi, przekonuje mnie, pokazuje mi rzeczywiście jakiś ważny mechanizm. Dlaczego jednak mimo to, kiedy myślę o swoich najważniejszych dla mnie książkach, myślę o Idiocie Dostojewskiego, myślę o Grze w klasę Cortazara, myślę o Biblijnej księdze Koheleta, myślę o, żeby tak sięgnąć po półkę tak zwaną trochę lżejszą, powieści Filipa Dicka, nie wszystkie, powiedzmy od Ubika, czyli od 70 roku, przez te 12 ostatnich lat twórczości tego pierwszorzędnego pisarza, drugorzędnego science fiction. I wydaje mi się, że doprawdy te książki, część z nich zapewne da się zinterpretować tak, żeby to pasowało do tego sposobu myślenia, już nie będę Państwu mówił, jak to zrobić, ale to się pewnie da zrobić, ale wydaje mi się, że one wskazują pewien radykalnie inny sposób, radykalnie inne oczekiwanie wobec literatury.